Real Truth Matters przedstawia historia współczesnej Ewangelii. Część druga. Toksyczna inteligencja. Unless there's very good reason to the contrary, when quoting the origin, I always quote the first edition. This is partly because my own copy of that historic print run of 1250 is one of my most precious possessions, given me by my benefactor and friend. Hey. It is also because the first edition is the most historic. Hey. What? Co? Rozumiesz, co ten koleś mówi? Nie bardzo, ale ma super brytyjski akcent, jak oni wszyscy. Ale właściwie co z tego? Nie wiesz, o czym mówię? Wszyscy inteligentni ludzie mówią z brytyjskim akcentem. Na przykład Simon Cowell. Zawsze siedzi jako trzeci juror w Mam Talent. Albo ludzie od wywiadów w radiu publicznym. Posłuchaj, jak fajnie mówię. Okej, już wiem, o co ci chodzi. Sugeruję, żebyś się poduczył. Wszystkie dziewczyny szaleją na punkcie inteligentnych facetów. Zgadza się. A teraz będę robił notatki. A ja popracuję nad brytyjskim akcentem. Inteligencja jest podziwianą cechą. Nikt nie chce wydawać się ignorantem, nikt nie chce wyglądać na osobę prymitywną i niewykształconą. Nie, zużywamy dużo energii i wysiłku, aby nie wydawać się głupimi. Chcemy być elokwentni, zrozumiani i szanowani za cokolwiek. Abyśmy byli szanowani z powodu inteligencji, nasza wiedza i zrozumienie musi poszerzać się o nowe dziedziny odkryć. Takie było przesłanie pierwszej fali ruchu modernistycznego. Od początków do połowy XIX wieku nowy intelektualizm wyłonił się w Niemczech. Polegał on na ponownym zbadaniu wszystkiego, co dotyczy życia, od filozofii do biznesu, od rodziny do sztuki. Stare metody były uznawane za niewystarczające i wszystko, co utrudniało postęp, było postrzegane jako przeszkoda w dążeniu do odkrycia ludzkiego potencjału. Chrześcijańska doktryna nie uniknęła mikroskopu nowego modernisty. Stare metody były postrzegane jako ułomne, ponieważ były stare. Nawet wewnątrz chrześcijaństwa wielu twierdziło, że jeśli takie wielkie korzyści odnosi nauka, filozofia, sztuka lub literatura, dlaczego Kościół nie miałby posunąć się naprzód? Dlaczego jest zablokowany przez tradycję? To był wiek rozumu w pełnym rozkwicie. Dominowała logika i doświadczalne dane. Jeśli coś nie mogło być udowodnione przez te dwie metody, było hipotezą do udowodnienia lub w najgorszym razie po prostu mitem. Taka intelektualna rewizja znalazła wyjątkowo silne oparcie w Anglii. Do połowy XIX wieku Karol Darwin cieszył się statusem znakomitości dzięki swojej teorii ewolucji. Przemawiała ona do wielu nowych intelektualistów, w tym wielu teologów. Ludzie, którzy analizowali pismo i podali je wątpliwość, oczywiście w imię postępu, teraz prowadzili na zasadach instytucji seminaria teologiczne, które były strażnikami wiary. Jednak postęp był tylko w nazwie. Maskował on prawdziwy motyw. Była nim pycha. Za tym modernistycznym ruchem stało pragnienie uznania, wyrafinowania i tworzenia czegoś nowego. To było pragnienie sukcesu, popularności, zaliczania się do czołówki. A zatem wierność starym prawdom w czasach wspaniałej postępowej wiedzy oznaczała zepchnięcie na margines, zmianę człowieka zacofanego, niedouczonego, a to oczywiście nigdy nie jest popularne. Ziarna zostały zasiane i podlane zapewne nieświadomie przez ludzi na wyższych uczelniach dekady wcześniej, począwszy od końca XVIII wieku. W kwietniu 1887 roku wydawca The Sword of the Trowel, Robert Schindler, napisał o jednym z profesorów. Był godny zaufania i życzliwy, ale zapewne nie zawsze rozsądny. Lub co bardziej prawdopodobne, był zbyt rozsądny, ale niedostatecznie odważny i zdecydowany. Czasami bratał się, wpuszczając za katedrę ludzi, których ortodoksję sam kwestionował.
To wywierało wpływ na wielu młodszych mężczyzn i osłabiało ich morale, wzmagając rozbieżność poglądów. Innymi słowy, zasypano przepaść pomiędzy prawdą i błędem. I ludzie tacy jak ten pastor i profesor, którzy byli doktrynalnie stabilni, obecnie otwarcie mieszali się z tymi, którzy byli odpowiedzialni za wnoszenie fałszu do Kościoła. W umysłach studentów i w środowisku kościelnym różnica między prawdą a błędem stała się mniej oczywista, niż to wcześniej uważano. Niechęć do stawania w obronie wiary za wszelką cenę zaraziła tych, którzy trwali przy biblijnej nieomylności w imię tolerancji. Ludzie, którzy nie chcieli być przeszkodą na drodze postępu, pozwolili złu wpływać na Kościół i seminaria. Niestety, wiele kongregacji skusiło się na to. Nowe, inteligentne głosy, które stawiały nowe pytania w kwestiach teologicznych, przypochlebiały się społeczeństwu, które prosperowało dzięki ludzkiej mądrości. Schindler napisał o Jamesie Pierce, pastorze, który wyrządził wielką szkodę Kościołowi, a mimo to był bardzo poważany przez wielu. Był on człowiekiem, który z powodu wiedzy, elokwencji i innych przyrodzonych i nabytych umiejętności był darzony wielkim szacunkiem w kongregacji, w której służył. Daleko bardziej subtelny i silny był wpływ jego nauczania i daleko bardziej katastrofalne były jego rezultaty. Widzimy dwa typy rozgrywających w XIX stuleciu. Tych, którzy otwarcie kwestionowali Boże Słowo, podważając Jego słuszność i inspirację, ażeby wyrzucić to, co postrzegali jako stare, zużyte oblicza chrześcijaństwa. Jednak trzymali się oni formy chrześcijaństwa, która stawiała ich w czołówce nowego intelektualnego ruchu. Pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Ich pseudointelektualizm był fałszywym intelektualizmem. Miał on pozór inteligencji, jak stwierdza Biblia. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Drugą grupą rozgrywających byli ci, którzy będąc ugruntowani w prawdzie, w imię tolerancji i braterskiej miłości pozwolili nowym myślicielom na swobodne rozprzestrzenianie śmiercionośnych doktryn w kościołach i szkołach w całej Europie. Intelektualizm jest ciągle wielką siłą w wielu kościołach dzisiaj. Pastorzy, którzy są akademicko przygotowani, z rozległą wiedzą, niezwykle elokwentni i mający mocne osobowości, są zwykle bardzo szanowani. Nie ma nic złego w żadnej z powyższych cech, ale zakładanie, że ktoś zna właściwe odpowiedzi i podążanie za taką osobą bez zastanowienia się, czego ona naucza w świetle Bożych zaleceń, jest sprzeczne z inteligencją. To po prostu nie jest mądre. Dlatego wielu dobrych pastorów jest obdarzanych szacunkiem dzięki swojemu wyglądowi, charyzmie i wymownym ustom. Przypominają bardziej telewizyjne gwiazdy lub superakwizytorów niż Bożych proroków. Są okrzykiwani autorytetami naszego pokolenia, lecz ich nauczanie w świetle ich osobistego życia jest jak zgnilizna pod kłodą drewna. Dzisiaj w czasach postmodernistycznych tworzenie nowego chrześcijaństwa jest znowu modne, tak jak wyłaniający się nowy intelektualizm, podważający stałość Pisma i redefiniujący wszystko dla nowego pokolenia. Nasz świat przechodzi kolejną znaczącą przemianę. Nie każdy się z tym zgodzi, ale wiele osób coraz więcej zaczyna myśleć, tak, coś się dzieje. I to, w czym wyrośliśmy, już nie pasuje do nowoczesnego świata, który zmienia swoje oblicze i jest to inny świat. Wielu z nas ma problemy ze starym paradygmatem i starymi sposobami myślenia. Ale inni mówią, cóż, to jest nowy świat, następują zmiany, a my musimy jakoś sobie z tym poradzić. Co by było, gdybyś był bardzo efektywnym, nowoczesnym chrześcijaninem i nagle świat zmieniłby się pod twoimi stopami w postmodernistyczny? A ty ciągle praktykujesz swoją wiarę w świecie, który już nie istnieje.
Co by to znaczyło? To, co się za tym kryje, to w dużym stopniu forma chrześcijaństwa, która wiele znaczy w nowoczesnym świecie, ale o wiele mniej znaczy w wyłaniającym się świecie postmodernistycznym. To jest przykład tak zwanego chrześcijańskiego intelektualizmu z postmodernistycznym skrzywieniem. Istnieje jednak inne akademickie chrześcijaństwo, zupełnie różne niż irracjonalność McLarena, lecz równie niebezpieczne. Podchodzi ono bardzo blisko do mojego domu. Sprowadza się do subtelnej tendencji, aby dokładne zrozumienie i wiedzę utożsamić z rzeczywistym poznaniem Jezusa Chrystusa. Jest to upraszczanie ortodoksji, wywracanie prawdziwego chrześcijaństwa do góry nogami. Polega na odzieraniu wiary w Chrystusa z tego, co ponadnaturalne. Musimy być niezwykle ostrożni, abyśmy, wyznając nieomylność i bezbłędność Pisma, nie stawiali intelektualnej wiedzy wyżej niż ponadnaturalne dzieło odrodzenia, aby zastąpić osobistą relację z Bogiem teologią. Pośród nas wierzących wiele prawd odzyskanych w czasie reformacji są tacy, którzy niezwykle cenią ludzkie zdolności poznawcze i prawdę Słowa Bożego w sensie akademickim. Ci poważni myśliciele plasujący się w czołówce ruchu reformowanego są uznani za znakomitości, ponieważ wydaje się, że mają oni wszystko. A jednak zaawansowana wiedza o prawdzie nie jest równoznaczna z poznaniem samej prawdy, czyli Jezusa Chrystusa. Jezus ujął to następująco. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To jest osobiste poznanie, a nie zdobywanie intelektualnych szczytów. Zbyt często chcemy, aby każdy miał uporządkowaną wiedzę, a teologiczne doktryny wypunktowane w celu uzyskania zbawienia. A przecież właściwe wyznanie wiary bez poznania Chrystusa w ostateczności zaprowadzi człowieka do piekła. Ubóstwienie intelektualistów w środowiskach konserwatywnych, szczególnie w obozie reformowanym, otwiera jedynie drzwi prawdopodobnemu przyszłemu zwiedzeniu. Jesteśmy wdzięczni za ludzi, którzy trwają mocno w prawdziwej doktrynie, którym Bóg dał wielką zdolność komunikowania i wyrażania tych spraw. Ale w pierwszej kolejności musimy trzymać sztandar Pisma, które naucza o prawdziwej i żywej relacji z Chrystusem. On jest przesłaniem Biblii, a Biblia nie może być substytutem Jezusa. Prawdziwa wiedza Pisma pozwala nas prowadzić do doświadczenia Chrystusa. Niestety, dla wielu poznanie Biblii staje się ostatecznym celem. W następnej części zobaczymy, jak ludzie tacy jak Charles Spurgeon ostrzegali przed akademickim intelektualizmem XIX wieku. Walka znana jako spór o degenerację ostatecznie kosztowała go życie. Ouch. I don't think you said that right at all. Well, you're a real cheeky one, aren't you?